Witam w poradniku do Grenshrouded. W tym odcinku pokażę wam, gdzie znaleźć ten taki ładny biały kamień. On nazywa się dokładnie wypolerowany kamienny blok. Ten, z którego mam zbudowaną częściowo tą bazę. Znajduje się on tutaj, w serce oceanu. Trzeba pokonać Matronę, która tam jest bossem, i z niej wypada ten blok. Ja tam się udam i ją pokonam, żeby wam pokazać. Nie będę tutaj robił dwóch odcinków, dłuższy i krótszy, ponieważ tutaj nie da się tego bloku zdobyć krótkim sposobem. No, trzeba załatwić tę Matronę i trzeba dojść na to miejsce. Ja sobie dolecę. W ten sposób przy okazji zwiedzimy sobie to miejsce, więc jeżeli ktoś nie jest zainteresowany zwiedzaniem, no to po prostu sobie tutaj może zobaczyć tylko początek filmu, gdzie zdobyć ten blok, a reszta, kto chce zobaczyć jakąś tutaj, jak to wszystko tutaj wygląda, no to zapraszam do dłuższego oglądania. Będę potrzebował wytrychów. Tutaj mamy też od razu świątynię. Tego będziemy potrzebować, bo tutaj jest na górze potrzebny wytrych. Naprawimy sobie za darmo sprzęt. Tam jest skrzynka. Dobra, najpierw idziemy może pokonać tą Matronę, a potem będziemy zwiedzać. Tak, żeby ci, którzy chcą tylko znaleźć ten blok, to myślę, że sobie poradzą. Już wiedzą lokację. Poziomy przeciwników tutaj są na 25, więc trzeba wziąć to pod uwagę, zanim się tu człowiek wybierze. No i tych przeciwników jest tu dość dużo. O, jest i nasza Matronka. Są też robale, więc doradzam ostrożność. Tu jest. Szczególnie na tych zielonych trzeba uważać. I berserki to są. Sama Matrona też potrafi przywalić. Trzeba na nim uważać. Aczkolwiek, jak widać, już nie ma za dużo energii. Kurde, zmieniłem sobie niechcący ten. No i zdechła. Jak widzicie tutaj, jak się ją przeszuka, jest wypolerowany kamienny blok. Walka za nami, prawie że. Czemu mi się to zmienia?
to chyba nie chcąc tam Ald, jak robię ten unik. Teraz możemy zwiedzić, co tutaj jest. Stary książek trochę, można nazbierać. Przydadzą się do dekorowania. Uwaga, tu jeszcze maruderzy. Nie, nie chcę tego złomu, to mam pełno. Tu jest skrzyneczka. O, czysty bandaż przyjmę. Tak samo jak skórę. Można sobie tutaj nafarmić książek na pewno, jak w większości twierdzą. Prawie w każdej jest gdzieś jakaś biblioteka, chyba że są te takie bardziej zniszczone, to tam jest mniej tego. No i przede wszystkim drewna też się zawsze trochę nafarmi, a drewno jest właściwie do końca gry niezbędnym materiałem. Non stop trzeba tego drewna dużo. No taka dość... O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Tutaj mamy wyjście do góry. I tu mamy... przetrwanie zależy ode mnie. Dręczy mi niepokój. Mobilizacja armii to jedno, lecz przenoszenie całych miast przez całą Dolinę Żaru to coś zupełnie innego. Lecz to ja jestem królową gorących pustkowi i moje królestwo liczy na me zdecydowane przywództwo. Musimy odnaleźć inne ziemie, żyzne pustkowia. Bezpieczeństwo. Jutro wydam rozkaz ewakuacji i utworzenia karawany do Długogrodu. Obawiam się, że mój głos się załamie i zadrze, lecz będę wytrwała dla matki. Wyruszymy do krainy paproci i mchu, bujnej zieleni szmaragdowego horyzontu, a mimo wszystko widzę tylko mrok. Czy mój brat Borgot wpadnie na ten sam pomysł? Nie mogłabym spojrzeć mu w twarz po tym, co zrobił Gormanderowi. Byliśmy dziećmi, moje koszmary wciąż ociekają szkarłatem. Słyszę jego nieprzyjazny, odmieniony głos. Muszę odpocząć, jutro wielki dzień. Jest mina. W ogóle możemy śledzić, tutaj w tej grze jest fajnie też pomyślana tak ta fabuła, że tutaj oni wyruszają, czyli stąd wyruszyli. Stąd wyruszyli i ta karawana idzie tutaj przez to i tutaj napotykamy ślady na tej karawanie. Próbowali tutaj dojść do Długogrodu, czyli chyba do... nie, zakątek Pikenmana. Czyli tutaj Długogrodu chyba jeszcze nie ma. Tutaj Długogrodu jeszcze nie ma. To jest jakieś miasto, które może będzie po wczesnym dostępie dostępne. W każdym razie oni wyruszyli, tam mówili, że 2 miesiące, czy jakoś tak w podróży. Jest ta karawana, można jakby śledzić postępy tej karawany, co wyruszyła stąd, tutaj, z serca oceanu. Bo jak zaczęła się ta jakby apokalipsa tutaj w tej grze, to właśnie próbowali się ratować i wyruszyć w inne miejsce, żeby dotrzeć do bezpiecznego miejsca i tam gdzieś zrobić jakiś nowy przyczółek, aczkolwiek jak wiemy raczej się to nie udało, chociaż nie wiadomo jak, co będzie w pełnej wersji, więc też nie ma co na razie gdybać, ale raczej im się nie udało. Dobra, idziemy jeszcze tutaj zobaczyć. Tutaj byliśmy, tutaj jest ten kwatery. Sznurek też chętnie wezmę. Sznurka jest potrzebna dużo. Potrzebne jest dużo resztek materiału, to mam pełno.
Gorąca różdżka nas nie interesuje. No, tutaj będą kolejni przeciwnicy, bo... Tu jest jeszcze to miasteczko. Ale nie, miasteczko to ja zwiedzę w innym odcinku. To będzie specjalny odcinek na to miasto, bo to jest wschodni Lazuryt. On jest dość duży. W tym odcinku, gdzie są te kamienie, nie chcę... Gdzie są odcinek poświęcony odnalezieniu tego bloku, to nie chcę, żeby to był za długi odcinek. Więc po prostu tutaj skończymy. Dzięki za uwagę i do kolejnego odcinka.